no to wypadałoby w końcu czas pojechać w tym roku, nie? Ale akurat na tym stadionie byłem, nie? Tak, tutaj nic nowego nie ma. Czy zamka się zmieniły, są kolorowe, to powiedzmy, że to jedyna zmiana, oby ich nie było widać, aby jacyś ludzie przyszli. To też wynik, co był poprzedni, się nie zmienił, także... Może sposób strzelania bramki może być inny, ale tamten był bardzo specyficzny. Ale była bramka przez kolejki tamta. No nie ma co tak na pewno. Tak naprawdę 8 miesięcy mnie nie było, bo to praktycznie końcówka maja, a gdzieś dopiero od stycznia wrócę do takiego trybu meczowego, jeżdżenia na mecze, także brakowało tak naprawdę. Koniec dobry, wszystko dobre, no. Jak zdobijemy 3 punkty, to myślę, że możemy być zadowoleni z wiosny. To w tym końcu? Z jesieni. Koniec dobry, wszystko dobre, takie wczesne powiedzenie. Tak, tak mówimy. No. To u nas w Polsce się mówi, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. To jest tak samo. Last time when I said happy birthday to Żyrko in Zabrze, it was not a good sign, because we lost 0-3. Today I believe it will be another story, so happy birthday. Thank you, dziękuję bardzo. We will try to enjoy the last game of the year and bring you 3 points, you deserve it, and as I said before, we will work for this, and I hope we win today. It was a little cake in the hotel yesterday. Cake? Cake. Ah, cake, okay. No, the dressing room before the trip, and after the game we will celebrate better. Yeah. Did you show him how did you score here, goal? Did you see? Of course you heard about it, yeah? When? Last season. Yeah. I shoot the free kick and... Top player. I shoot Matianos. Yeah. And the ball goes other way, yeah. So was it goal or assist? That was the assist, yeah. Assist. The best assist? Assist. Monty's best goal. Yeah, Monty's best goal. Greetings to Matia. Krzyśka Mordaka udało mi się podpytać od tamtą stronę pracy i analizy w trakcie meczu, to chciałem podpytać też, jak to wygląda tutaj, co jest na tym ekraniku, bo kibice pytają. Na tym ekraniku mamy przede wszystkim na bieżąco, na podstawie tego materiału, który jest w telewizji, mamy po prostu go na bieżąco i my sobie też, trener tutaj na słuchawce sobie słucha i ogląda różne sytuacje, czasem powtórki, te, które są kluczowe dla nas w meczu. A jeśli chodzi o dodatkową rzecz, to jeszcze oprócz tego mamy tutaj na ławce jeszcze laptop i od trenera Krzysztofa z góry dostajemy na bieżąco wszystkie wycinki, takie, które są dla nas ważne. Trener Karol jest połączony z trenerem Krzysztofem, więc on na bieżąco jest w stanie mówić nawet to, czego oczekujemy. I później ja mam przy końcu pierwszej połowy krótką chwilę na to, by poskładać ten materiał, który jest dla nas ważny i aby móc go przedstawić w szatni. No i pokrótce tak to wygląda. No tutaj odsunę się, bo będę miał do Was obu pytanie. Czy moglibyście podać przykład takiej sytuacji? No bo dosyć takim częstym obrazkiem na meczach Widzewa jest to, że zanim schodzicie do szatni jako sztab, no jakieś tam pierwsze decyzje są podejmowane jeszcze tutaj na ławce i ten materiał, rozumiem, pomaga w takich decyzjach, rozumiem, w ich podjęciu. No na pewno, dlatego tak jak tutaj trener zaznaczył, na bieżąco obserwujemy, co się dzieje na boisku. Oczywiście jak już wiemy, że się zbliża koniec pierwszej połowy, stajemy sobie w trójkę z trenerem, rozmawiamy na temat tych materiałów, też omawiamy, co chcemy pokazać w szatni zawodnikom, co to jest dla nas najważniejsze i ewentualnie co można skorygować na drugą połowę. Oni też wiedzą, że u nas każdy może strzelić bramkę. I stoper może strzelić bramkę, i wahadło może strzelić bramkę, i środkowy pomocnik może strzelić bramkę.
najkrócej jak się da. To, co było na materiale wideo. Drużyna, na boisku i na ławce. Wszyscy jeden za drugiego, dawać. Dawać, panie. Drużynowość, dyscyplina, chyba umiejętności mamy, żeby mecz spokojnie wygrać. Dawaj! Kto wygra mecz? Wigilia! Thank you.
Brawo. Niebote. Niebote, majstore. Brawo. Ajde, ajde, jebote. Jebote. Proszę, moje, brawo. Dawaj, dobre zakończenie rundy, co? Ileż mówię, ile razy tak można. Na początku dziękuję wam za tą rundę. W imieniu swoim, w imieniu sztabu. To ile pracy włożyliście i dzisiaj przyszła też nagroda za waszą konsekwencję i duże gratulacje za to zwycięstwo, bo ono było dla nas bardzo ważne, szczególnie po dwóch ostatnich porażkach. A dzisiaj już więcej nie ma co mówić, tylko zasłużone urlopy i cieszcie się. A teraz... Brawo, brawo! Na to dawaj, jedziemy! To grał mecz! Widzę! Stop! Widzę! Stop! Widzę! 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 Widzę!